Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson, a my dzisiaj jesteśmy na moim kanale Szczypson Plus. Mam nadzieję widzowie, że nie zapomnieliście, że ja mam również drugi kanał, kanał Szczypson, więc serdecznie was tam zapraszam, ponieważ tam odcinki nie pojawiają się co prawda już tak często, jak się kiedyś pojawiały, z tego powodu, że po prostu zacząłem robić więcej innych rzeczy w swoim życiu, zacząłem zajmować się innymi rzeczami i po prostu chciałem lekko zwolnić sobie z moim kanałem, ale to nie znaczy, że go porzucamy, ponieważ dalej tam nagrywam i tak dalej. Mam nadzieję, że za niedługo może tam się zacznie pojawiać coś częściej, ale po prostu już bardzo długo nagrywałem daily i tutaj dalej nagrywamy daily oczywiście, a na tamtym kanale postanowiłem lekko zwolnić tempem i mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Bardzo dużo z was pisze mi, że tam jakby, że mógłbym nagrywać częściej, ale zrozumcie, że po prostu chcę robić również inne rzeczy i dlatego tam nie nagrywam aż tak dużo, ale mimo wszystko was tam zapraszam, bo filmy też są fajne, więc wbijajcie, serdecznie was zachęcam. A dodatkowo wbijcie na kanał Zero Smaku, to jest między innymi właśnie taka rzecz, którą robię dodatkowo, ponieważ chciałem sobie porobić również inne rzeczy, nie tylko te gierki, dalej je mimo wszystko robię, ale chciałbym też porobić coś takiego i Zero Smaku to jest właśnie taki kanał, więc serdecznie was tam zapraszam, ponieważ jest tam aktualnie 9500 subskrypcji, więc to jest zacofane trochę, więc proszę was o to, żebyście weszli, zasubskrybowali i dobijmy tam 10 tysięcy subskrypcji, będzie mi naprawdę bardzo miło. A już dzisiaj, jak oglądacie ten film, to jeszcze nie, ale za chwilę, ponieważ o godzinie 15:15 wleci odcinek na tamten kanał, w którym po prostu będziemy testować, no już wam mogę powiedzieć, będziemy testować gerberki, tak, czyli jedzenie dla niemowlaków, takich małych dzieciaków, więc no, jak chcecie zobaczyć, jak nam to zasmakowało i jak to, że tak powiem, nam, czy to było git, czy nie, no to wbijajcie na tamten kanał, zobaczcie i tam wraz z JGM takie coś sobie właśnie testujemy. Dobra, tyle z takich podstawowych rzeczy, co ja tam muszę, wiecie, co odcinek trzeba o tym powiedzieć, żebyście wiedzieli, żeby wraz, prawda, wszystko się, że tak powiem, zgadzało, to jest taki bingo po prostu nasze YouTube'owe, czekajcie, bo moja siostra wyszła tutaj, widzicie? Ej, dobra, czekajcie, właśnie. A propos wczorajszego odcinka, widzowie, to jest akcja, ponieważ moja siostra ukrywa coś, jakiś kod z tego, co pamiętacie, jakby co z tego, co się działo wczoraj. Ja widziałem, że wy mi pisaliście w komentarzach, że ten kod całkiem możliwe, że jest do tego sejfu fryzjera, który jest tam pod, pod gangiem dziewczyn, ale pewności takiej nie mam, ale dobra, wiecie co, pośledzę moją siostrę, bo ona, tak się składa, że ona faktycznie w tamtą stronę gdzieś idzie i... Jest to podejrzane, dobra, widzę, że tam, widzicie, gdzie stoi, widzicie. Dobra, idę tam, bo ona chyba wydaje się, że właśnie w tamtą stronę idzie. Ej, dobra, mega szybko to się zaczęło dziać, ja tu chciałem jeszcze z wami sobie, że tak powiem, coś pogadać. A tutaj nagle widzę, że moja siostra idzie gdzieś i no, nie mogłem tego, że tak powiem, olać. Bo, patrzcie, weszła tam do fryzjera, jest tam, jest u fryzjera wlazła. Ej, czy ona tam schodzi na dół? Czy ona zeszła tam na dół? Ej, ona chyba zeszła tam na dół. Ej, dobra, jak ona tam szybko pobiegła. Ewidentnie się tam śpieszyła, żeby tam wejść. Ej, dobra, nie mogę tam wejść, bo ja nie mam żadnej poty na niewidzialność, tak się składa. Więc to by było bardzo niebezpieczne. Jest tam na dole. Jest tam na dole, dobra, wiecie co, zróbmy tak. Ostatnio się schowałem tutaj i to był bardzo zły pomysł, bo mnie prawie by zobaczyła. Ej, dobra, tu jest jakaś dziura, co jest grane? Dobra, nie będę tego naprawiać, to nie jest mój problem. Ale widzę, że ona tam jest na dole i totalnie nie wiem po co. Po co tam zeszła. Ale dobra, musimy, wiecie co zrobić? Musimy się tu gdzieś skitrać. Więc mam pomysł, robimy tak. Tu, tu, tu. Dobra, idealnie, idealnie. I robimy sobie tutaj takie wejście. Dobra, tak. Rozwalamy sobie tutaj trochę tych liści, bo oni tego nie zauważą z dołu, że tu jest coś zepsute. A ja w ten sposób mam idealny wgląd. Ej, to jest tak dobra baza w tym momencie, że to jest głowa mała. Dobra, wiecie co, ściągnę tą elytrę, bo ona mi troszkę, że tak powiem, wystaje czasem w nigdzie, niegdzie i mógłbym przypadkowo gdzieś tam, wiecie, mogliby zobaczyć, że mi jakaś elytra gdzieś się, że tak powiem, wystaje mi. Dobra, czekamy tu, aż ona po prostu wyjdzie, ale ona ewidentnie tam zeszła i całkiem możliwe, że właśnie... Oho, wychodzi, wychodzi stamtąd, wychodzi, wychodzi, wychodzi. Ej, całkiem możliwe, że safe na dole to właśnie do tamtego safe'u był, jest kod 7357. Pytanie, czy dalej jest, czy już tego nie zmienili. Bo tak jak wiecie, w poprzednim odcinku, jak moja siostra dowiedziała się, że ja ten kod znam, to poszła ten kod obgadać prawdopodobnie z magikiem, który również tam na dole wiemy, że się spotykają. Ej, dobra, wiecie co? Dobra, moja siostra wyszła stamtąd. Ja mam przecież, przypomniałem sobie, że ja tam mam kamerę 12. Nie mam jej! Ej, zniszczyli mi ją! Ej, tam był mój samochodzik na sterowanie z kamerą, przecież. Ej, zniszczyli mi. Zniszczyli mi moją kamerę. Ej, dobra, czy mogli się zorientować? Mogli tam to, że tak powiem, sprawdzić i się zorientować, że ja tam coś byłem, że tam ktoś coś kombinował. Ej, dobra, wiecie co, dobra, zejdę tam na dół. Nie wiem, co ona tam totalnie robiła, ta moja siostra. Ale zejdźmy i ogarnijmy, o co tu chodzi i co tutaj jest, że tak powiem. Dobra, tu ta książka jest pusta. No, przejdźmy dalej. Dobra, widzę, jest ten safe. Jeżeli tutaj jest faktycznie... Czekajcie, kamera numer 12, czy ona działa? Bo tu była, dobra, jest. 12, znaczy 11. Dobra, 11 działa dalej.
Dobra, 11 działa. Mogłem widzieć ją, jak ona tu wpisuje. Dobra, czy ja mam tam wchodzić? Dobra, sprawdźcie ten kod. Sprawdźcie ten kod w takim razie. 7, 3, 5. Proszę, to będzie ten kod. 7. To jest ten kod, to jest ten kod. Ej, dobra. Dobra, co my odkryliśmy w tym momencie? Ej, dobra, ale... Dobra, zobaczmy, co oni tu mają. Okej, oni tu mają jakąś skrzynkę na kod też. I totalnie... Ej, tak... Ta skrzynka nie jest w ogóle zabezpieczona. W sensie, jakby wiecie, o co chodzi, że ona w ogóle nie ma kodu żadnego. Ona została tutaj postawiona, czyli w środku nic nie ma. Ona nie został jej przypisany żaden kod, więc... Dobra, tu też nic nie ma. Ej, tej skrzynce nie został przypisany... To czego oni tutaj tak chronią? Tego netherite'u, tego złota i tych diamentów, to jest naprawdę takie cenne? Żeby to chronić? Naprawdę, że to jest jakby takie... Tu wcześniej miałem ten mój samochodzik. Zniszczyli go, ewidentnie go zniszczyli. Ale skoro ta skrzynka nie jest w ogóle zbindowana, czyli w ogóle w niej nie ma szans coś włożyć, bo zawsze jak się tą skrzynkę postawi, to tu teraz ja bym musiał dać kod i dopiero jak dam kod, to dopiero wtedy mogę coś do niej włożyć. Co oznacza, że w tej skrzynce nie ma totalnie nic, ta skrzynka jest pusta, czyli oni... Nie wiem, chronią tym sejfem trochę netherite'u, trochę złota i trochę diamentów. Przecież to jest nic warte. To jest nic warte. Słuchajcie, te diamenty, te netherite'y i to złoto, ja bym był w stanie kupić prawdopodobnie za... Nie wiem, za jeden ten złoty... No, lekko by mi starczył ten jeden złoty kitcoin na to, żeby to wszystko zrobić, więc nie ma szans. Nie ma szans, żeby to po prostu jakkolwiek tutaj było cokolwiek warte. Dobra, jeżeli oni chronią tylko te rzeczy, to tak naprawdę ten safe jest nic warty i nie wiem totalnie po co mi był ten kod totalnie do poznania, więc jest totalna lipa. No i tyle. Nie wiem, co ja tu mam robić w takim razie. Wychodzimy stąd chyba, no bo mogę tu ewentualnie... Mam kamerę, tu mam kamery jakieś, to mógłbym tu zamontować jakąś... Magik, dobra, ej, schowajmy się tu. Jest przypał. Magik. Co jest grane? Widzieliście skąd on wyszedł? Tu jest jakieś przejście? Ej, totalnie bym się tego nie spodziewał! Jak oni to ukryli? Co to jest za kilof? Ej, dobra, co my odkrywamy za miejsce w tym momencie? Ja się totalnie tego nie spodziewałem. Dobra, tu jest jakaś skrzynka. Sprawdźmy ją. Rękawica jakaś. Co? Co? Normalnie ma założone te rękawice w tym momencie. Ej, co one robią? Czy ja mogę nimi coś zrobić? Ej, dobra, nie wiem, co to są za rękawice, widzowie, ale znalazłem jakieś dziwne rękawice u niego w skrzynce. I widzę też to. Czy ja to mogę stąd zabrać? Ja nie wiem, czy ja to powinienem zabierać stąd, szczerze mówiąc. Ale spróbuję. Podmieniłem to za rękawice! Nie, dobra, boję się, że to coś zrobi złego. Boję się, że to coś zrobi złego, ale do czego te rękawice też mi mogą być potrzebne? Ej, nie wiem, o co chodzi, co to jest w ogóle? I ten kilof! No czekajcie, wezmę go jeszcze raz. Co to jest za kilof dziwny? Nie, dobra, odłóżmy go tu. Ej, dobra, mam pewne przypuszczenie. Całkiem możliwe, że ta rękawica... Ej, dobra, to jest mega mocna przekmina. Całkiem możliwe, że za pomocą tej rękawicy ja jestem w stanie brać coś stąd w taki sposób, żeby magik się nie dowiedział, że po to te rękawice tu są. Dobra, mam pomysł. Nie potrzebuję dwóch takich rękawic. Jedną odkładam, a jedną sobie wezmę. Bo całkiem możliwe, że to jest właśnie po to, żebym ja mógł w ten sposób zabrać coś bez konsekwencji, że podmieniam rzeczy, wiecie, o co chodzi, nie? I po prostu i z powrotem. Więc wezmę tę rękawicę, bo ona mi się może przydać, bo za każdym razem wcześniej, jak my coś braliśmy z tego stołu, to magik się dowiadywał o tym. Ej, dobra, mega dziwne miejsce. I nie wiem totalnie, o co chodzi z tym kilofem. Nie wiem, dajcie mi znać, co to jest za kilof, widzowie, ale ja na razie go stąd nie biorę. W każdym razie wiemy, jaki jest kod tutaj. Całkiem możliwe, że oni go nie zmienią, aczkolwiek jest ryzyko, że mogą go zmienić. Dlatego wiecie co, ja zamontuję tutaj kamerę. Zamontujmy ją tutaj, w tym miejscu. Kamera numer 12, już można ją odbindować, weźmy sobie tą kamerę. I teraz tak, kamera numer 12, pyk, mamy to. Mamy to i widzimy, co tutaj jest grane, dobra. Jest git. Będziemy mieli też dzięki temu jakiś tutaj podsłuch, więc będziemy w stanie słyszeć, że oni coś będą gadać ze sobą. Dobra. Na pytanie, czy teraz kod ten sam jest na powrót. No raczej ta. Dobra, git. Ja miałem wrażenie, że coś tu widziałem.
Ale dobra, może to były zwity jakieś. Może ja już mam jakieś halucynacje. Dobra, wychodzę stąd, nie chcę tu już być. Ej, dobra, ale co to był za kilof? Nie wiem. A, nie ma tu nikogo? Nie ma, git. Okej, dobra, git, dobra. Dobra, spoko. Ej, dobra, mam pomysł, widzowie, mam pomysł. Pójdźmy do mojej siostry. Pójdźmy do niej, dobra, musimy to zrobić. Jeżeli tam jest taki kod i tam się coś takiego kryje, ona nie może zmienić tego kodu. A żeby ona nie zmieniła tego kodu, to ja muszę zaproponować inny kod do tamtych drzwi na dole. Wiecie, o co chodzi? Muszę zmienić tamten kod. Jeżeli go zmienię, to wtedy moja siostra całkiem możliwe, że powie: no dobra, no to w takim razie tamten kod możemy zostawić jaki był, bo zagrożenie zostało, że tak powiem, od... Dobra, prawie bym za dużo powiedział, a tutaj Magixa normalnie idzie, nie? Dobra, na spokojnie, do siebie na chatę idziemy. Idę do mojej siostry, muszę z nią pogadać. Pytanie, czy ona jest u siebie na chacie? Gdzie ona jest w tym momencie? Jest na chacie, dobra, idę do niej. Halo, Tosia! Halo. Hej, możemy pogadać? Chodź, wpadłem na taki pomysł ciekawy. Chodź, pójdźmy tutaj, chodź za mną. Musimy zejść do mnie na chatę, bo ostatnio pokazałem ci ten safe nasz, nie? Ten taki nowy. No. I jakby to jest git, spoko sprawa, z tym, że postanowiłem, że trzeba to troszkę to trzeba zmienić. Bo ten kod 7357, jak tak sobie zacząłem to analizować... Ej, dobra, co tu jest za dziura? Dlaczego tu taka dziura jest? Dziwna. Dlaczego ja zamuruję to. Ten kod 7357 jest takim kodem, jakby to powiedzieć, że... Łatwym? No łatwym, no tak jak sobie pomyślałem, to właśnie jest łatwy, że z jednej strony nikt by takiego kodu nie dał, bo jest zbyt łatwy, ale z drugiej strony właśnie jakby ktoś chciał o tym myśleć, to jest to zbyt łatwe, bo to jest jakby na skos, nie? 7357 po prostu, więc to jest tak, to jest zbyt proste, więc postanowiłem wymyślić inny kod, który nie będzie taki oczywisty i po prostu postanowiłem, że zrobimy kod taki 4086, ok? 4086, tak. 4086 i to jest taki bardzo niekonwencjonalny kod, dzięki czemu właśnie jak teraz go zamontujemy tu, to będzie lepszy. 4086. Dobra? 4086. No i ten kod będzie lepszy chyba, nie? No, chyba tak. Ale zapisz sobie go może gdzieś na ten. Kod do sejfu sobie zapiszę, sejfu. 4086. Nieprawdziwego. No, tego nieprawdziwego, no wiadomo, no czekaj, dopiszę do fake safe. Fake sejfu. Dobra, to jest to. Albo po prostu napiszę bez tego kod do, żeby to mieć w jednej linii. Fake safe, tak zrobimy, to jest 4086. Okej, okay. No i tyle, nie? Więc jakby, no, tylko zapamiętaj sobie ten kod, nie? Bo ja sobie go zapisałem w książce i chcę najlepiej też go zapisz do ten. Czekaj, bo piszę w tej książce, żeby sobie to lepiej opisać. Dobra, fake safe, dobra, mam to wszystko, dobra, git. Gdzie ty poszłaś? Masz jakąś książkę pustą? Mam. Dobra, git. 4086. Masz? Okej. Napiszę tam fake safe po prostu, żeby na pewno było ten, żeby było wiadomo, o co chodzi. Mam. Masz? Dobra, no to bardzo dobrze. Dobra, no to tyle tak naprawdę chciałem ci powiedzieć, żebyś po prostu wiedziała, że tam jest inny kod teraz. No dobra, no to tyle. Dobra. Trzymaj się, hejo. Hej. Dobra, widzowie. Udało się. Dobra, moja siostra zaakceptowała ten kod, więc git. Jest spoko, mam nadzieję, że teraz tego nie będzie zmieniać. Dałem jej do zrozumienia, że moim zdaniem kod 7357 jest słabym kodem. Więc całkiem możliwe, że ona po prostu nie weźmie go, jakby postanowi, że jednak nie warto zmieniać tego kodu, bo ja i tak bym uznał, że nikt by takiego kodu nie użył. Wiecie, o taka odwrotna psychologia trochę. Nie, mam nadzieję, że tak będzie, że jeżeli oni nie zmienią tego kodu, to będziemy mieli dostęp do tamtego miejsca i musimy dowiedzieć się, do czego służy ten dziwny kilof.